Friends? Brzmi sensacyjnie, ale z drugiej strony doniesienia są tak realistyczne, że może tym razem to jest właśnie to, z kim łączą ją tabloidy. Jennifer Aniston i jej życie uczuciowe, to prawdziwa skarbnica newsów dla kolorowej prasy. Kiedy była żoną Pitta, to wydawało się, że łączy ich miłość do grobowej deski, młodzi i piękni, byli ulubieńcami Ameryki i nie tylko. Wszystko układało się świetnie, aż do momentu, w którym aktor poznał Angelinę Jolie. Małżeństwo rozsypało się jak domek z kart, a wielbiciele par znienawidzili nową partnerkę Brada, obwiniając ją o nieszczęście ulubienicy. Potem Jen jeszcze wyszła za mąż za Just i Nat Herouks, ale i ten związek zakończył się rozwodem. Tabloidy od czasu do czasu przypisują jej kolejnych przystojniaków, na czele z Gerardem Butlerem, a pomiędzy rzekomymi romansami łączą ją ponownie z Pittem, który już jest rozwodnikiem. I tym razem są doniesienia o jej nowym podboju sercowym. Tym razem tak realistyczne, że kto wie. Spotyka się Jennifer Aniston znak zapytania. Jennifer Aniston sławę zyskała dzięki roli Rachel Green w kultowym już serialu Przyjaciele. Jej bohaterka miała nie mniejsze perypetie sercowe niż aktorka. Fani pamiętają, że jej wielką miłością w produkcji był Ross Geller, którego brawurowo zagrał David Schwimmer. Dziesięć sezonów i ponad 10 lat później pojawiły się plotki, że Aniston i Schwimmer mogą być kimś więcej niż tylko przyjaciółmi, grającymi w serialu. Według tabloidu, ich życie potoczyło się uderzająco podobnie do losów zagranych przez nich bohaterów. Tygodnik pisze, że para nie mogła zgrać się w czasie, kiedy Jennifer była wolna, David był w związku. Ciągle nie było im po drodze, a cały czas coś iskrzyło. Po rozstaniu z żoną, Zoe Buckman, aktor bardzo zabiegał o Jen. Nigdy nie przestał jej kochać. Odkąd ją zobaczył na planie, mówi informator. Donosiciel twierdzi, że Schwimmer dzwonił i wysyłał SMS Y do swojej byłej partnerki serialowej po jej rozstaniu z Justinem Theroux. Niestety wtedy nie była gotowa na nową relację. Czy teraz jest dobry moment? Na to wygląda, bo tabloidy donoszą, że Aniston i Schwimmer są razem. Te doniesienia są bardzo realistyczne. Może tym razem to już to?